Witam Was w kolejnym odcinku z gry Hearthstone, gra ze mną Masło. Cześć. Stworzyłem mu talię, mam nadzieję, że będzie trochę lepsza od podstawowej. I prawie bym użył własnych talii. Ale dobra. Zastanawiałem się nad troll deckiem, ale stwierdziłem, że jednak były nawet trochę za mocne. Dobra. No to tym razem, że masz trochę lepszą talię niż podstawową, ale dalej nie masz fali płomieni, to ja wybiorę sobie jakąś lepszą talię. No. A niech będzie Mirror Match, mag na maga. A fala płomieni na którym poziomie jest? Ósmy lub dziesiąty? Spoko. Słyszę u ciebie Jaina kontra Jaina. Jak chcesz, to mogę ściszyć trochę. No, może tak minimalnie. Dobra, to dam może na 30. Spoko. Czekaj, może da się podgłośnić coś z Cape'a. Kurde, wymieniłem dwie karty poza drogie i dali mi jeszcze droższe. Wow, jakie dobre. Chciałbym też to samo powiedzieć, ale... ale nie. O, jakie dobre od piątej tury. Kurde, co ja zrobiłem? Dobra, jak już wziąłem, to chyba... To co, nie miałeś nic do wystawienia zbytnio? To ci zjadę tak około 6 HP. Dobra, ciul z tym, walę to. A, dwa tajemne pociski? No. Ty, no to zajebiście. Mi się bardzo podoba. Te twoje zagranie. Mniejsza szansa, że tego mi zabijesz. Nie. A ja myślałem, że mam słabe rozdanie. Jednak trochę lepsze. Wow. Bym ci powiedział, jaką mam postać, ale nie. Bo zraziłbym swoją moc. Dobra, zobaczymy, nie. Czy zaryzykuje, zabije mi Murloka, czy może coś wystawi. Mhm. Janina kontra Janina. Janina. Jak tu postąpić, chłopcze? Ja bym ci podpowiedział, ale nie chciałeś tej opcji wybrać. Nie, najwyżej byś się później mi powiedział. Teraz może mi możesz powiedzieć. Dobra, escape i pierwsza opcja od góry. Nie. No, nie chciałeś wtedy, no mówiłem ci, że byś nie chciał. Ja się tak łatwo nie jadam. Kurde. Zobaczymy za 5 minut. W sumie to może i 5, może. Chociaż to nie ma znaczenia jak postawię, bo raczej magiem nie ma zbytnio takich kart, bardziej łotr. No w sumie. Kurde. Tak. Wygrałem, a nie jest ale zegarek mi się śpieszy o 2 minuty. Co tu robić? Co tu robić? Dobra, już live trwa aż 7 godzin i zostało mi tylko 17. O kuźwa, nie. Ile mam kart, a ich nie mogę... Kurde, u siebie w pokoju żarcia wszędzie porozstawiałam, żeby mieć łatwy dostęp. A ty nie zaśniesz? A tam. Ja raz się zasnąłem przed kompem, gdy grałem turniówkę na sesie. I mnie zbanowali. Serio? No. Kurde, teraz mam przejebane. No, zdarza się. No, nie. Jeszcze tak nie mówię. A ja z chęcią jeszcze raz zagram. Dobra, kim tym razem? Jeszcze raz sobie tą talię wezmę. A, już wiem. Później kim? Może se własną talię zrobię. Spoko. A na maga czy na kogoś innego? Nie wiem, na razie mam najlepszą moją postać, to maga. No i w sumie możesz expić maga, żeby mieć wszystkie podstawowe karty do niej. No. O. Chyba o. Nie jestem pewien. Czy takie dobre o, czy takie słabe o. Zostawię to. Pierwsza, druga, masz jakąś trzecia, broń? Czwarta.
Łowca ogólnie ma broń, ale w podstawowych taliach nie ma. Jeśli dobrze pamiętam, to nie ma. To się zastanawiam, czy go wymienić, czy nie. Chcesz mi nawet podpowiedzieć, co masz. Nikt nie musi wiedzieć. Dobra, nawet spoczko to jest karta. Bagienny szlam o koszcie 2, staty 3-2. Żrący. A, żrący, dobra. Żrący bagienny szlam, ale... Duża różnica. I tak, tak, na to każdy mówi glut, więc... Ustawię ci gluta. Dobra. Nie wiem, jak teraz postąpisz. Może coś wystawisz? Nie. Nie, nie. No i miałeś rację, jednak coś wystawię. Wiedziałem, że coś wystawisz. Okej, okay, więc... otrzymuj. A, to ta dobra postać, ona jest. Kurde. Znaczy, staty ma słabe, ale... A nie mam many. Jak na przeciwko podstawowym taliom, to w miarę okej. Okay. Jeszcze zwłaszcza, że to jest bestia. A łowca bestii może dosyć dobrze zbufować. Kurde. Dobra, zaryzykuję i to postawię. Tym. To mi się przyda bardziej na stronika, który ma więcej ataku, a ma mało życia. Masz dwie prowokacje, serio. No i tam. Ale mają mało ataku, więc... Co najwyżej będą ci było skotać tym jednym obrażeniem. Serio. Wystawiłem go i dostałem go. No widzisz, może dobrać jeszcze jedną kartę. Kombos. Jak właśnie, jak mówiłem o tym zbufowaniu, to o to mi chodziło. O nie. Temu dałem, bo gdybym temu dał, no to nie. Ja ten tak by miał 1-1 i by łatwo go mógł zniszczyć. Tylko gdybym jeszcze miał na sobie prowokację. Kurde, czekaj, niech pomyśli. Chociaż ten by miał wtedy 3-4, gdybym go zbufował. Ale wolę raczej to, bo... Raczej obszarówki zbytnio dobrej nie ma. Serio, znowu? Ta sama to raczej wątpię, żebyś dostał. No bo żartuję. Tylko dwie można te same karty. No wiadomo. W jednej grze. Co to jest 3? Co wybrać? Niepotrzebne, niepotrzebne czy niepotrzebne? Niepotrzebne, niepotrzebne czy niepotrzebne? Weźmy niepotrzebne. Dobra, wybiorę to, bo może mi się przyda, to trochę tak kiepsko, ale nie chcę stracić dwa wielostrzały. Właściwie, co to za supermoc? Zaraz ci przeczytam. Spójrz na trzy górne karty z twojej ręki, jedną dobierz do ręki, a dwie pozostałe odrzuć. Spoko. Czasem się przydaje, żeby załóżmy dobić przeciwnika albo jakiegoś stronnika, z którym nie mogę sobie poradzić, bo może coś dostanę. Ciekawego. Nie, jeszcze... Ja zbytnio tej karty nie polecam, no ale... Nie mów, że nie stracę. Nie przepadam za tą kartą. Dlaczego ta małpa nie straciła tych dodatków? Bo... ta... Jakby to powiedzieć... To nie była... Bo to był okrzyk bojowy, który jest nakładany od razu. To nie była te... Nawet nie pamiętam, jak to się nazywa, ale... Pamiętasz tam tego kolesia 2-2, co daje plus 1 do ataku wszystkim? No. O, to nie jest okrzyk bojowy, tylko co innego. Nawet, że zapomniałam, co to jest, ale to daje tylko wtedy, kiedy on żyje. A agonia, to po śmierci to się dzieje. Okrzyk bojowy, jak wystawi się na stół, agonia jak ginie, a jeszcze jedną rzecz... jak jest na stole.
I tak na Sylwestra. Tak jak to się paliło. Która godzina właściwie? Było nie patrzę. 3:25. A poza tym w Hercone masz na dole po lewej. Myślę, że to jakiś tam jest czas. Nie wiedziałem, że... Jaki czas? Nie wiem. Pojebało mi się. Dzisiaj wszystko może mi się pojebać. Sylwestrowa magia. Dokładnie. Co tu robić? Co tu robić? Co tu robić? Co tu robić? Kurwa. Prowokację muszę zniszczyć. Nie, tą mocą specjalną to możesz kogo chcesz, nie musisz prowokacji akurat. Czemu mi nie mówiłeś? Różne są prowokacje, które niektóre mogą, niektóre nie. Spoko. O nie, nie, nie. Nie, zginie mi, nie. Nie, nie opłaca mi się chwilowo go zabijać. Nie, 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 nie. Jeb się, zostaw go. Zostaw moją królową, hehe. Ja pierdolę. Może się przydadzą na co innego. Ile kuźwa kart mam? Dużo? Dlaczego chciałeś prowokację? Nie wkoczyło ich. Oj tam. To jest losowe, więc... Shut up, hehe. I'm sorry. Tak dobrze zabiłeś tego slonika. Musimy oczyścić słoneczną. Musimy oczyścić słoneczną stronę. Dobra, walę to, nie będę czekał na twoją broń, hehe. Spoko. A tu się okazuje, że po chwili wyciągasz broń. Nie, podstawowe talie to nie powinien mieć. O, atak mi się zwiększył. Trochę. Nie, 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 jeb się, jeb się, jeb się. Zostaw mi to. Nie, zostaw mi to. Nie ma tak łatwo. Bo cię rozjebie. Nie, arenka. Z kolegą gram. Jesteś pojebany. A że gra dosyć krótko w tą grę, to po prostu gramy podstawową talią. Co ty masz za super? Znaczy ja gram podstawową, a on stworzył własną. Siódmy level mam. Czy coś odblokowałem? Nie. Nie, dopiero co parzyste. Poziom. A, dobra, spoko, nie wiedziałem. Dobra, to wiem, czy mieszę zagrać. Jeszcze raz spróbuję tą talią. Talią. Oliwienie przycisków. Wycieranie slotu. Nie, 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 jeb się. Nie. No co, przecież tak bardzo lubisz, jak leczę swoich slotników. Nie, jeb się. Dobra, i po tym odcinku będę musiał zrobić przerwę, bo patrzę, że robię live już 3 godziny pod rząd. I no będę to... sobie takie robił przerwy, bo 24 godziny na live to... No... Mnie trochę wykończy. I może zmienimy sobie grę. Może. No, to było spoko. Czy coś... A właśnie, masz tego Deforesta? Kuźwa, nie. To trzeba było brać. Właśnie przez przerwę może uda mi się. Bo raczej szybko, długo nie powinien się pobierać. No nie powinien długo. Ale nie ma żadnego wirusa, chyba. Raczej nie. Ale się zobaczy. Jak mi wykryje wirusa, to odinstaluję antywirusa, zainstaluję to i zainstaluję antywirusa. Możesz po prostu zainstaluj mimo to. Ano, w sumie. Moim zdaniem trochę łatwiejszy sposób. No i czasami po prostu nie chcę tak to zrobić. Kuźwa, co tu zrobić? Co tu zrobić? A jebnę ci tak. Spoko. Kuźwa. Dla mnie jak najbardziej okej. Okay. Nie, nie, nie. Jeb się, kuźwa, nie.
Jak chcesz, to możesz bić go co chwilę. Nie, nie, nie. Wiesz co, wolę zrobić... Wolę zrobić, aha. Aha. Też jest pomysł. Musimy oczyścić tę. Okej, okay. Dla mnie jak najbardziej okej. Okay. Czemu? Nie, nie, ja się kuźwa, nie, ja pierdolę, nie. Aż mnie denerwuje. Człowieku, nie denerwuj się, to tylko gra. Wiem, ale ja się nie że denerwuję, tylko tak dla beki. Nie, no wiadomo, ja też tak mówię dla beki. No spoko, rozumiem twoje problemy, hech. Pamiętasz zaklęcie zniszcz stronnika za takim 3 lub mniejszym? Nie, nie, nie. A właśnie, że tak. Serio. Załamanie. Wow, wow, wow. O kurwa. Bym ci go zaatakował, ale nie, bo ty go uleczysz. Dokładnie. Co tu robić? Co to same. Dokładnie, co tu robić? Cicho. Serio? Nie. Again. Znowu. No, spoko, nawet karta. Wiesz co? Chyba będę się trenował kapłanem. Spoko, tylko musisz najpierw zdobyć kapłana. A to w przygodach da się zdobyć, nie? Tak, jak będziesz grać z botami na podstawowym, jak wygrasz, no, za każdą wygraną dostajesz. Chociaż nie wiedziałem nawet, że ze mną jakbyś wygrał, to byś dostał. A w zaawansowanych, znaczy ekspercki chyba to się nazywa, to już nawet nie pamiętam, co byś zbytnio dostał, ale coś na pewno. No spoko. Mam też pomysł. Ty mi później se tam dasz mi. Będziesz się na początku bitwy poddawał, żebym z tą postacią, hech. Nie ma tak łatwo. Trzeba trenować. Nie. Nie. Nie pozwalam ci. Tej mapki nie sprawdzałem, co tu można sobie ponaciskać. Kurde, mam trochę takie sobie karty. Gdy się zapalić komin. Mogę... A dobra, wypierdzielę. Mogę się nawet... Powinien to bardziej zachować na później, no ale tam. Okay, jakby co twoja tura? No widzę. Tylko tam trochę się... Jak z tymi osoby. Podpowiedziami. Twoja tura. Jak ja wtedy grałem. Tak sobie myślę. Co tu robić? Nie, cofniemy się. Zrobimy. Cofniemy się. Serio, takie dobre karty, tylko że na wyższe, nie. A nie w sumie. Dobra. Witam, te karty pasują. W sumie siódmy kryształ to nie jest wysoki. Nie, kuźwa, nie. Już wiem, co ty zrobisz, już wiem. No, co zrobię? Zaatakujesz i uleciesz. Dokładnie, mógłbym tego 2-2 w sumie nawet lepiej trochę zbiprzyjmy, ale no cóż, dobra. Wiedziałem. Nie, kuźwa, nie. Jeszcze kapłan. Dobra, kuźwa. Nie wiem, czy to będzie dobrze, czy źle, ale zrobimy tak. Jak zniszczyłeś mu dom Hammera, bo chyba wiem, jaka to talia. Jestem ogólnie kiepski tego Hearthstone'a, ale moim zdaniem, znaczy nie wiem, jaką talią grał, a ta karta, ten Doom Hammer, no to... Bez tego jego talia by była dosyć słaba, dlatego prawdopodobnie się poddał, chociaż mógł mieć drugiego jakoś ogarnąć to, no ale niektórzy się zbyt łatwo poddają. Oczywiście takie jest moje zdanie.
Dobra, czy mi się opłaca go niszczyć? Nie masz mocnych obszarówek, więc... Naciskam w powodu i mi się broni ulepszają. Albo zmieniają, nie jestem pewien. Zmieniają. Mogą nawet się cofnąć na takie same. Dobra, i raczej nie masz fali płomieni, masz siódmy poziom, fala płomieni jest dopiero do 8 albo 10. Czyli jestem bezpieczny. Kuźwa, serio? Ile prowokacji, nie. Nie, ma tak łatwo. Wiesz co, mam propozycję escape i to na górze. No i taką ci polecałem już wiele razy. I widzisz, w końcu się przydała. A ja niedługo będę mieć kapłanem 27 poziom. Dobra, to chyba przerwę robimy. Nie? Dobra. Okej, a więc to na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, trzymajcie. Nara.